Tegoroczny sukces Leicester City zelektryzował fanów futbolu na całym świecie. Kciuki za drużynę Lisów ściskali w ostatnich tygodniach wszyscy kibice, niezależnie od klubowych sympatii. Ale historia Kopciuszka z Leicester to nie pierwszy taki przypadek w historii piłki nożnej. W 1961 roku Ipswich Town wywalczyło swój pierwszy awans do Division 1, czyli dzisiejszej Premier League. Ku zaskoczeniu wszystkich, jako absolutny beniaminek i debiutant, Ipswich już w pierwszym sezonie sięgnęło po Mistrzostwo Anglii. Radość z triumfu i możliwości występu w Pucharze Europy nie trwała jednak długo, bo dwa lata po tym sukcesie spadli oni z hukiem do drugiej ligi, tracąc w 42 meczach 121 goli, co jest do dziś jednym z najgorszych wyników w historii angielskiej piłki. A propos historii angielskiej piłki, to właśnie kibice na Wyspach w sezonie 77-78 byli świadkami jeszcze bardziej nieprawdopodobnej historii niż sukces Leicester. Brian Clough, trener, który mimo mistrzostwa z Derby County został wyrzucony z Leeds United po zaledwie 44 dniach, dostał szansę rehabilitacji w drugoligowym wówczas Nottingham Forest. Jose Mourinho lat 70. podjął się tego ryzyka, które w pełni mu się opłaciło. Nottingham wygrało rozgrywki na zapleczu Division 1, w kolejnym sezonie sięgnęło po mistrzostwo i Puchar Ligi, a w następnych latach zdobyli dwa razy z rzędu Puchar Europy, czyli dzisiejszą Ligę Mistrzów. Do równie wielkiej sensacji doszło też we Włoszech. 30 lat temu w sezonie 84-85 po Scudetto sięgnęła drużyna, która w tym sezonie jako ostatnia w tabeli żegna się z Serie A. Hellas Verona po awansie do włoskiej ekstraklasy w 1982 roku w kolejnych sezonach zajął czwarte i szóste miejsce, by w maju 85 po zaledwie dwóch porażkach w całym sezonie wznieść swój pierwszy i ostatni puchar za Mistrzostwo Włoch. Podobnie jak Leicester, w drużynie brakowało wielkich nazwisk, a ich styl opierał się na pełnym zaangażowaniu i grze zespołowej. Swoją bajkę o Kopciuszku mieli też Niemcy, gdy w 1998 roku po tytuł sensacyjnie sięgnęło Kaiserslautern. Niespodziankami byłby też z pewnością późniejsze mistrzostwa dla Stuttgartu i Wolfsburga, ale to właśnie słynny skład wymieniany jednym tchem przez Tomasza Heito dokonał największej niespodzianki w dotychczasowej historii Bundesligi. Do sezonu podopieczni Otto Rehagela przystępowali bowiem jako beniaminek, co nie przeszkodziło im w rozprawieniu się z bardziej utytułowanymi rywalami i zdobyciu czwartego, jak dotąd ostatniego tytułu mistrza. Nie sposób w tym odcinku nie wspomnieć też o przypadku najmłodszym, który miał miejsce we Francji. 4 lata temu, tuż przed przyjściem Ibrahimowicza do PSG, Paryżanie sensacyjnie przegrali wyścig o tytuł, walcząc o niego do ostatniej kolejki. 20 maja 2012 roku Puchar za Mistrzostwo Francji poleciał jednak nie do Paryża, a do Auxerre, gdzie tego dnia swój pierwszy w historii tytuł przypieczętowali piłkarze Montpellier. W mistrzowskim składzie, który jeszcze rok wcześniej zakończył ligę na 14 miejscu, występował mało znany wówczas Olivier Giroud. Na koniec Polska i historię Kopciuszków z Nadwisły. Do najbardziej sensacyjnego rozstrzygnięcia w Ekstraklasie doszło w sezonie 2006-2007, gdy o mistrzostwo do ostatniej kolejki walczyły nie Legia z Wisłą i Lechem, ale Zagłębie Lubin z GKS-em Bełchatów. Co więcej, Zagłębie tamten sezon rozpoczęło w kiepskim stylu, wygrywając zaledwie 3 z pierwszych 9 spotkań, po których zwolniło trenera. W ostatnim meczu sezonu Bełchatów grał ze zdegradowaną już Pogonią i wygrywając wyprzedzał w tabeli Zagłębie. Miedziowi do zdobycia tytułu potrzebowali kompletu punktów, o które tego dnia walczyli w Warszawie na Łazienkowskiej. Mimo prowadzenia Legii, Zagłębie odpowiedziało dwoma golami i po nieuznanej bramce dla gospodarzy na 2-2 sięgnęło po swój drugi w historii tytuł. Do niespodziewanego mistrzostwa Polski doszło też blisko 10 lat wcześniej, gdy Chorzowski Ruch najpierw spadł z Ekstraklasy, by następnie wygrać zmagania w drugiej lidze i natychmiast po powrocie na najwyższy poziom w sezonie 88-89 sięgnąć po tytuł mistrzowski, wyprzedzając na finiszu inne śląskie ekipy z Zabrza i Katowic. Chorzowianie byli też współbohaterami innego historycznego sezonu w 1937 roku, gdy na czele 10-drużynowej tabeli znaleźli się obydwaj beniaminkowie. Ówczesnemu AKS Chorzów przypadło drugie miejsce, a Krakowi, która też rok wcześniej grała ligę niżej, tytuł mistrza Polski.
Co ciekawe, ostatnie miejsce w tamtym sezonie zajęła ekipa Dębu Katowice, która przez cały sezon nie zdobyła ani jednego punktu i nie strzeliła żadnego gola. Dziś to wszystko, zostaw suba, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków i obejrzyj pozostałe filmy z piłkarskimi ciekawostkami na tym kanale.